Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To już trzecia część EKG, proszę Państwa. W naszym studiu Małgorzata Wychowaniec, prezes Związku Polskiego Przemysłu, Handlu i Finansów, Hubert Janiszewski, przewodniczący Rady Nadzorczej Deutsche Bank PBC, Jan Król, były wicemarszałek Sejmu, członek Rady Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Mogą Państwo nas podglądać na portalu tokfm.pl, a także dyskutować na Facebooku, facebook.pl/tokfm. No i tutaj, proszę Państwa, cytat. No właśnie, gdzieś ten cytat mi uciekł, który chciałem Państwu zademonstrować. A to ładnie brzmi, gdzie... podglądać. Podglądać, no tak, no podglądanie, proszę Pana. Nie. Oglądać. Różne skojarzenia. Dlaczego? Wszystkie przynoszą na myśl. Jednoznaczne. Właśnie. Podglądanie jednoznaczne. No dobrze, za chwileczkę Państwu zacytuję, bo tu mam bardzo wiele, muszę dokonać jakiegoś wyboru. Proszę bardzo, co mnie dziwi, to mnie dziwi kto? Zaczyna. Ja mam, ale zaczekam na Panią. To może ja zacznę. Proszę bardzo. Mianowicie, jak Państwo wiecie, w Polsce nasiąknięcie ziemi wodą jest bardzo duże, w związku z czym niektóre rzeki wylewają. Ja jestem posiadaczem działki rekreacyjnej, która właśnie w tym roku została zalana. Najwięcej od 30 lat takiej wody nie było, także większość naszych sąsiadów ma olbrzymie szkody. I co się okazuje? Mianowicie jeszcze kilkadziesiąt lat temu chodziły pogłębiarki, chodzi o rzekę Bóg, chodziły pogłębiarki, było pogłębiane koryto, zdarzały się, wylewała rzeka rzadziej, ponieważ musiały dojść do jakichś zdarzeń typu zatory i tak dalej. W tej chwili nie ma na to pieniędzy. Ale żeby to jeszcze paradoks zwiększyć, co mnie dziwi, mianowicie są firmy, które chętnie wydobywałyby na własny koszt, czyli pogłębiałyby ten bóg, wydobywając piasek. Na przykład Dromeks, który budował obwodnicę wokół Wyszkowa, ubiegał się o prawo wydobywania z tej rzeki przez pogłębienie piasku. Trwało to ponad 2 lata, zanim otrzymał zgodę. Jak otrzymał zgodę, to już dawno była wybudowana obwodnica, on zaczął budować, właśnie ta ekipa zaczęła budować we Wrocławiu. I to jest coś, co mnie dziwi, że nie mając pieniędzy, samorządy nie mają pieniędzy, natomiast obostrzenia formalne są tak wysokie, że jeśli nawet ktoś chce zrobić to na własny użytek, czerpiąc z tego jakieś korzyści, to ma taki tor przeszkód, że jest to nie do przebrnięcia. Więc gdzie tu jakaś logika? Wiadomo, że rzeki trzeba pogłębiać, żeby szkody były mniejsze. No idąc tym tropem właśnie, pieniędzy dla samorządów. Myśmy ogłosili na 20-lecie samorządów wielkich sukcesów, że są lepszymi gospodarzami, że lepiej wydatkują pieniądze i tak dalej. I otóż pod koniec zeszłego roku minister finansów opublikował rozporządzenie z 23 grudnia, w którym inaczej kwalifikuje dług samorządów, prawda? Powodujący że po prostu oni tracą zdolność kredytową. I to z dnia na dzień, bez żadnego uprzedzenia. Nie mogą realizować. I na przykład, jeżeli województwo krakowskie ma zadłużenie 200 milionów, prawda, to mogą mieć 20 milionów. Co oczywiście również powoduje niezdolność wykorzystania pieniędzy unijnych. Jest to oczywiście wielka granda. Jest podejrzenie, że jest naruszona ustawa o finansach publicznych, konkretnie artykuł 72 ustęp 2, ponieważ tam określa ona kompetencje i zasady funkcjonowania samorządowych finansów. I to są rzeczy, znaczy ja uważam, że to jest taki drugi przypadek po OFE, że minister finansów sięga wyłącznie od strony statystycznej do pieniędzy, prawda, samorządowych. Długi samorządowy stanowią tylko 7% PKB. Niewielkie to jest zadłużenie, naprawdę. Skoro mówi Jan Król... Jest poważna sprawa i to mnie bardzo dziwi. To Łukasz Mikołaj Sadłowski, temu panu, to chyba do pana marszałka, temu panu, który tak nadaje na nieefektywne państwo, polecam lekturę Doktryny Szoku. Przepraszam, ale jak słyszę kolejnego neoliberała, to mi się nóż w kieszeni otwiera. Ostro. Ostro. Ostro, ostro. Gratuluję. Łukasz Mikołaj też Sadłowski, ten sam. W odpowiedzi na pytanie, odkąd PO odjeżdża na lewo i próbuje likwidować OFE, czuje się coraz bardziej
coraz bezpieczniej, przepraszam. Bogate państwo to takie, które mają, które bogate państwa to takie, które mają liczną klasę średnią, a nie brylantowe makro statystyki. Pan Wojciech Obroty. Tak. Jakoś ja nigdy nie wierzyłem w ogóle, że państwo czy OFE może mi zagwarantować jakąkolwiek emeryturę. Mam pytanie, jeśli pieniądze w OFE są moje, tak jak mówi pan profesor Leszek Balcerowicz, bardzo pana profesora lubię i szanuję, to czy mogę te pieniądze wypłacić? Nie. W sumie nie wierzę również, że OFE może oddać wszystkie pieniądze, które zostały im powierzone, bo po prostu ich nie mają. Za kilka lat pewnie OFE będzie działać jak ZUS. Będą zbierać składki, aby wypłacać emerytury. No taka opinia. W systemach tego trzeciego filaru z reguły jest tak, że cała składka, którą delikwent wpłaca, można ją wycofać. Co więcej, wypłacają te spadki. I pani Barbara Brach jeszcze, kiedy słucham różnych osób perorujących, to tutaj o nas i o mnie, o moich gościach. Na temat OFE, po pierwsze, a to jednak jest istotne, przypominam sobie, czy i jakie było ich stanowisko, gdy OFE startowało. Po drugie, dość mechanicznie oceniam jako niewiarygodne osoby, które traktują kapitałowe fundusze emerytalne jak zwykłe fundusze kapitałowe. Po trzecie, w sprawie wiarygodności państwa, pamiętam, przepraszam, proszę państwa, bo tutaj ja muszę sobie poprzewijać, niewiarygodne osoby, które traktują fundusze kapitałowe jako zwykłe fundusze kapitałowe. Po trzecie, w sprawie wiarygodności państwa. Pamiętam z początku lat 90. spotkanie prawie połowy naszego rządu z wicepremierem Leszkiem Balcerowiczem na czele z mieszkańcami Wałbrzycha i prezentowanie przez tegoż programu restrukturyzacyjnego i ratowniczego dla miasta. I co? Jaka wiarygodność wicepremiera? Zamiast świetlanej przyszłości, co program gwarantował, jeśli mieszkańcy zgodzą się na zamknięcie kopalni? Kurortu na skalę europejską. Nędza, bryndza i zgrzytanie zębami. A swoją drogą, może pan były poseł, marszałek, król powiedziałby, ile razy od ich wprowadzenia były już korygowane OFE chilijskie, na wzór których skrojone są nasze. No, przydługi ten, ale proszę państwa, no tak, ale jest bardzo długi, jest wiele innych także, w sumie około 20. No i w odpowiedzi ja tylko nie tylko głosowałem za tymi rozwiązaniami, ale wszedłem w ten system, chociaż nie musiałem. I nie tylko bronię dlatego tego systemu, że uważałem go i uważam za racjonalny, ale po prostu dlatego, że uważam, że on jest nowym elementem funkcjonowania państwa i zachęca do oszczędności. No więc takie jest moje stanowisko. Pan Krzysztof Żołiński z kolei pisze, no niestety, brak stabilizacji, a w tym zatrudnienia nie nastraja szczególnie pozytywnie, bo mówiliśmy w pierwszej części audycji, proszę państwa, o tym, że no nie czujemy się bezpiecznie. Ze względu na ciągłe zmiany obowiązującego prawa i rozwiązań. Ale z tych rzeczy, które mnie dziwią, mogę? Tak, proszę, Hubert Janiszewski. Z innej beczki. Nareszcie. Proszę państwa. Przez cały weekend sporo się działo, bo w piątek był szczyt Unii Europejskiej, który podjął moim zdaniem istotne decyzje również dla Polski na temat, no, co się nazywa Europa dwóch prędkości, o którym w sobotę w prasie trudno było wyczytać cokolwiek. W poniedziałek z kolei był szczyt weimarski, w którym głównie omawiano plotki i zachowanie się obsługi prezydentów w deszczu. Przepraszam, przerwę na chwileczkę tylko, panie przewodniczący, panie prezesie. W audycji TOK FM mówiliśmy o Europie dwóch prędkości. Nie chciałem powiedzieć, że jedyna EKG stacja, która temat poruszyła, to jest ta, w której jesteśmy dzisiaj. Natomiast główną wiadomością od niedzieli przez poniedziałek do dzisiaj jest wypadek niejakiego Roberta Kubicy. To jest najważniejsza wiadomość dla wszystkich mediów, szczególnie dla tych obrazkowych i dla obywateli. I ja uważam, że tutaj coś jest nie tak. Bo nie jest to ani były mistrz świata, ani aktualny mistrz świata. Ale może przyszły. Jeden z 25 facetów, który zawodowo jeździ samochodem i zamiast trzymać się F1, pojechał na czwartorzędny rajd, walnął w barierkę i się rozbił.
No, no ale jest news, tak zwany, a media gonią no, za newsem. Ale news... I ja mam takie doświadczenie z spotkania bardzo interesującego przedstawicieli środowisk biznesu, bardzo kameralnego, ale ważnego, z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, gdzie padły bardzo ważne deklaracje, również tak, również publicznie, że jednak... mówiliśmy na ten temat. Tak, to bardzo dobrze, ale potem była konferencja prasowa, to było 3-godzinne spotkanie i pierwsze pytanie dotyczyło, czy polscy prokuratorzy będą mogli zadawać pytania świadkom dowolne w Smoleńsku, a drugie pytanie, czy to z tym wrakiem. Oczywiście wtedy zaingerował organizator spotkania, mówiąc, proszę państwa, myśmy skończyli bardzo ważne spotkanie na temat relacji biznesu i wymiaru sprawiedliwości, gdzie padły bardzo ważne deklaracje ze strony obu panów. I to było bardzo dobre spotkanie, rzeczywiście, które może przełamie ten właśnie traktowanie przedsiębiorców jako obywateli gorszych, drugiej kategorii, czy potencjalnych złodziei. A potem padło jedno merytoryczne pytanie o zmianie ustawowej dotyczącej właśnie oceny ryzyk, prawda, biznesowych. I dziennikarz pytał, czy ministerstwo to przygotowuje. A minister mówi, to już jest w Sejmie, więc po prostu naprawdę łatwiej jest gonić tą sensację, niż przygotować się merytorycznie do udziału w programie czy w konferencji prasowej. A co się mamy stało, panie marszałku? Nic. Z sensacją. No tak, no bo... Sensacją może, bo tak jak pan by powiedział PSL albo EZL... Sensacją. EZLD. Rozmawiano chyba o programie szkolenia też, aparatu też. Ministra Sprawiedliwości i prokuratorów też. W zakresie prawa gospodarczego. Też. Proszę tak, państwa, ja jeszcze mogę... tak, już chwileczkę, momencie, bo pan cytowałem i Leszek Balcerowicz tutaj pojawił się na tapecie w naszej dyskusji zadzwonił z Facebooka. Nie, ja tylko chciałem przypomnieć państwu, że pan profesor Leszek Balcerowicz będzie gościem Radia Tok FM we własnej osobie, tak, dzisiaj w programie Raport Gospodarczy po 15:40, na który zapraszam w imieniu Macieja Głogowskiego. Także będzie pan profesor 15:40. Zapraszam państwa bardzo serdecznie. Rozmowa z pewnością będzie bardzo interesująca, bo nazbierało tematów sporo. EKG. Proszę bardzo, zdziwienie pani Małgorzaty Wychowanie. Znaczy, w dzisiejszej prasie jest mowa o tym, że gaz będzie drożał, ponieważ nasz ten gaz łupkowy, który miał być naszym wielkim wybawieniem, prawdopodobnie tym wybawieniem nie będzie. Nie, bo ale jest nie wiem, czy państwo, nasz gaz jest drożał. To znaczy, ja powiem tak, że w Polsce brakuje nowych złóż, a wydobycie gazu łupkowego jest nieopłacalne. Podwyżki są nieuniknione, choć już dziś płacimy najwięcej w Europie. Będziemy musieli sprowadzać więcej surowca za granicy, a ten jest 3 razy droższy niż nasz. To pisze Stanach Zjednoczonych. Jest bardzo opłacalny. Właśnie po pierwsze to mnie dziwi, że jest bardzo opłacalny. A po drugie, nie wiem, czy państwo wiecie, i to jest coś, być może ciekawostka, że w tych regionach, gdzie jest wydobywany gaz łupkowy, z kranu cieknie woda ognista, czyli woda o takiej zawartości gazu, że w momencie, kiedy się podpali... Ale wódka? Nie, woda z gazem. Woda z gazem. Wybuchowa woda. Myślałem, że spirytus, jak się puści wodę z kranu i podpali się zapałkę, to ma się fajerwerki, to się pięknie pali, prawda? No nie trzeba mieć żadnego innego źródła gazu. Tak jest nasączona wody gruntowe gazem, tam gdzie jest on wydobywany jako gaz łupkowy. Ale ma pani na myśli Stany Zjednoczone. I myślę, że I zabrakło mi tego, w tym momencie, kiedy dowiedziałam się o tej informacji, zabrakło mi w dyskusji na temat gazu łupkowego, która u nas miała miejsce, jakichkolwiek informacji dotyczących tego, jakie to może mieć skutki ekologiczne, chociażby dla wód gruntowych, kiedy nam grozi pustynnienie w tej szerokości geograficznej. Na razie żeśmy tego gazu łupkowego w sensie odwiertu nie znaleźli i nie potwierdzili. I nie wiadomo, czy jest. Informacje to są geologiczne, które są... poprzek Polski, od północy na wschód, po południowy wschód, przypominają bardzo te najbardziej nośne w Stanach. I tyle. Ale ponieważ wszystkie wielkie koncerny naftowe z Exxonem, Chevronem na czele zaczęły wiercić, to znaczy, że one uważają, że ryzyko jest na tyle
małe, że warto wydać kilkaset milionów dolarów. Jak będzie, zobaczymy. I wtedy będziemy się martwić tą wodą ogniczną. Czy jest drogi ten gaz także, czy jest tańszy? A tak, proszę państwa, jako ciekawostka, koszt pozyskania gazu krajowego waha się między 90 a 100 dolarów za 1000 metrów sześciennych. A my kupujemy od Rosjan za 350. Rosyjski kosztuje 350-370 dolarów za 1000 metrów sześciennych. A Europa kupuje za 300. A skroplony, który czy od połowy lepsi od Europy? 2014 roku będziemy importować, może być jeszcze droższy. Ale z danych raportu gospodarki wynika, że już dziś w Polsce płacimy za surowiec najwięcej w Europie, biorąc pod uwagę siłę nabywczą jego odbiorców. Ale nie tylko chyba też bezwzględnie. Biorąc pod uwagę siłę nadwyższą, ale również jeżeli chodzi o wartości bezwzględne. Premier Pawlak po zawarciu tej umowy z Gazpromem powiedział, że będzie kosztowało między 350-370. A statystyki unijne pokazują, że średnio Europa importuje ten sam gaz za 314 dolarów. Czyli my przepłacamy o 50 dolarów na 1000 z własnej woli, czy złej, źle prowadzonej negocjacji? No to jest właśnie to bezpieczeństwo energetyczne, nigdy prawda? Wspólny zakup gazu na te pytania. W Europie powinien być w sumie. EKG. Zdziwienia jeszcze? Nie, tylko dopowiem do spraw tych pokładów gazu łupkowych, że w ciągu dwóch lat zostały, że tak powiem, zagospodarowane tereny, gdzie potencjalnie ten gaz. I to się odbyło wszystko cicho, bez dyskusji, bez szemrania. Decyzje zostały podjęte, wielkie koncerny w to wkroczyły. To znaczy, że jest potencjalny biznes tutaj duży. A może zdziwienie jeszcze? Tak, proszę, jeśli na przykład jest taka sytuacja a propos nienarażania prawa za tym, co się dzieje w świecie, co się dzieje w gospodarce. Pojawia się delikatna konkurencja dla Poczty Polskiej, ale tylko Poczta Polska może, że tak, ma prawo, żeby jej korespondencję uznawać według daty nadania. Wszystkie inne poczty według daty doręczenia. Jeżeli ktoś PIT złoży 31 grudnia i prześle in postem na przykład, to będzie potraktowany jako ten, który nie dotrzymał terminu dostarczenia korespondencji. I tak wygląda równość podmiotów gospodarczych. Wystarczy niewielka zmiana w prawie, prawda? Takie rzeczy trzeba robić. Ale proszę pana, to trzeba przedyskutować. Interes mieć, trzeba poddać dyskusji, uzgodnienia międzyresortowe. To nie takie proste. Pan myśli, że to tak hop, siup. W pewnych sprawach proste. Problem polega na woli. Jeżeli się chce, to można zrobić. Oczywiście. Koniec. Proszę państwa, dziękuję bardzo moim gościom. Dziękuję państwu za uwagę. Gośćmi są dzisiaj Małgorzata Wychowaniec, prezes Związku Polskiego Przemysłu Handlu i Finansów, Hubert Janiszewski, przewodniczący Rady Nadzorczej Deutsche Bank PBC, Jan Król, był wicemarszałek Sejmu, członek Rady Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ja nazywam się Tadeusz Mosz. Dziękuję państwu za uwagę. Pozytywna czy optymistyczna bardzo informacja, jedna ładowarka do wszystkich telefonów. Chcę powiedzieć, że postulowała to od lat w naszej audycji pani profesor Elżbieta Mączyńska, sławna prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego ze Szkoły Głównej Handlowej. I tak też będzie. Zapraszamy na informacje Radio Tok FM, tu szponi komentarze, co w programie opowie Paweł Sulik.